Wielkopolska. Tragedia na A2. Zderzyły się trzy ciężarówki wielkopolskie. Śmiertelny wypadek na A2 w kierunku Poznania. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A2 niedaleko miejscowości Żdary w powiecie konińskim, województwo wielkopolskie. Na pasie w kierunku Poznania około godzina 8 rano zderzyły się trzy ciężarówki. Dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDKI A podał, że do wypadku doszło około godzina 8:30 na 265 km. Autostrady A2 niedaleko Konina, województwo wielkopolskie. W zderzeniu zginęła jedna osoba. Jezdnia w kierunku Poznania jest obecnie całkowicie zablokowana, podał dyżurny. Zdjęcia z wypadku opublikowała Ochotnicza Państwowa Straż Pożarna Konin Stare Miasto, która podała z kolei, że została wezwana do zdarzenia o godzina 7:14. Na miejscu były trzy zastępy Straży Pożarnej, jeden z OSP i dwa kolejne z Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. GDKI A poinformowała, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godzina 11:00.